No witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z tej strony Łukasz M. Moi drodzy, na dzisiejszym filmiku obiecana FIFA 365 zaprezentuje Wam oba kompletne albumy. Najpierw może zaczniemy od naszej standardowej wersji, którą mam w albumie zwanym Deluxem. Tutaj początku nie będę Wam pokazywał, bo to już każdy wie, o co chodzi. Zaczniemy od razu. Pierwsza strona. Mamy 9 tych kart z klubami. Na każdej karcie 3 kluby. W środku no, ta dość ciężko jest do trafienia karta. I tak wygląda pierwsza strona. Oczywiście komplecik. Następnie mamy drużyny Ajaxu. Nie będę czytał po kolei, gdyż to za długo będzie trwało. Tylko będę pokazywał. Mamy herb, całą drużynę Ajaxu. Następnie mamy Anderlecht. I na samym dole mamy Atletico. Kolejne drużyny. Barcelona. Pod Barceloną Bayern. No i na samym dole Beijing Guan. Te karty dość ciężko się trafiały. Oczywiście nie bazówki, tylko te pozostałe z tej drużyny. Kolejna drużyna to Boca Juniors. Mamy herb i 5 zawodników. Następnie Borussia Dortmund. Również 5. No i klub Ameryka, również wszyscy zawodnicy. Klub Ameryka i ten Beijing Guan, jak i Anderlecht, były tylko w tym normalnym, naszym standardowym albumie, w tej standardowej wersji. Kolejna drużyna, Corinthians. Tak wygląda, 5 zawodników. CSKA Moskwa. Następnie Flamenco. Kolejna strona. Galatasaray. Pod nim Inter. No i na samym dole Juventus. Przewracamy. I mamy Manchester United. Pod nim Milan. I na samym dole Olympiakos. Następnie Marsylia. Porto. I Paris Saint-Germain. Ostatnia strona z bazówkami i herbami. Mamy Real Madryt, Schalke i na samym końcu Zenit. Następnie, moi drodzy, mamy tak jakby 3 karty z każdego zespołu. Mamy Goal Machine, Key Player i Want to Watch. Z pierwszego zespołu to mamy z Ajaxu Milika, Key Player Szynę i Want to Watch Fischer. Następnie Anderlecht, mamy Sylla. Może troszeczkę to dźwignę, żeby to było bardziej widać. Sylla, Defour i Praet. Na dole Atletico, Griezmann, Koke i Niguez. Po drugiej stronie mamy Barcelonę, Messi, Busquets i Rafinha. Później Bayern, Robben, Alcantara i Müller. I na samym dole
Beijing Wan, Damianowicz, Batalla i Dabao Yu. Kolejna strona. Mamy Boca Juniors, Tevez, Gago i Caleri. Borussia Dortmund, Aubameyang, Bender i Royce. Klub Ameryka, Peralta, Martinez i Benedetto. Corinthians, Wagner, Love, Elias i Malcolm. Eremenko, Wernblum i Musa, to jest drużyna CSKA Moskwy. Flamenco, Guerrero, Canteros i Gabriel. Drużyna Galatasaray, Yilmaz, Podolski i Czolak. Inter, Icardi, Guarin i Gnoukouri. Na samym dole Juventus, Morata, Pogba i Sturaro. Po drugiej stronie Manchester United, Rooney, Schweinsteiger i Schneiderlin. Później Milan, Menes, Honda i Jose Mauri. Olympiakos, Dominguez, Kasami i Fortunis. Drużyna Marsylii, Batshuayi, Romao, Alessandrini. Porto, Osvaldo, Herrera i Brahimi. Z Paris Saint-Germain, Ibra, Verratti i Pastore. Ronaldo, Modric i Odegaard, to jest Real oczywiście. Z Schalke, Hüntelaar, Meyer i Ayhan. No i na samym dole Zenit, Hulk, Witzel i Smolnikow. Na kolejnej stronie mamy fansy. Serrero, Tielemans, Torres, Mascherano, Lam, Ksu, Kagawa, Sambueza, Ralf. A po drugiej stronie mamy Akinfiejew, Medel, Chiellini, Rooney, Montolivo, Mandanda, Telo, Teo, Matuidi i Hyvedes. Teraz Defensive Rock, Cilesen, De Schacht, Godin, Piqué, Neuer, Young, Hummels, Munoz i Wallace. Bonucci, Rojo, Diego Lopez, Nkulu, Meikon, Thiago Silva, Varane, Uchida i Garaya. To były karty Defensive Rock. Następnie mamy Dynamo, Lodeiro, Inan, Brozovic, Azamoa, Herrera, Bonaventura, Maxwell, Neustetter i Javi Garcia. Tutaj mamy bardzo piękne karty. Game Changer, Luis Suarez, Miller, Götze, Sneijder, Morata, Depay, Cavani, Bale i Hulk. Przewracamy stronę i mamy ekspertów: Iniesta, Xabi Alonso, Diaz, Ignaszewicz, Szejk, Vidic, Evra, Ramos i Dany. A to są najpiękniejsze karty z całej edycji. Takie jest moje zdanie, nie wiem jak wasze. Inventivenes. I mamy Ribery, Tevez, Royce, Judson. Następnie Hernanes, Pogba, Honda, Lavezzi i James Rodriguez.
Teraz mamy 12 zawodnika z 9 drużyn. Mamy Atletico Madryt, Barcelona, Boca Juniors, Borussia Dortmund, CSKA Moskwa, Flamenco, Galatasaray, Juventus i Porto. Kolejni zawodnicy to są Ikone i mamy Neymara, Robbena i Ibre. Trzy kolejne karty to Attacking Trio z Barcelony, z Bayernu i z Realu. Na samym dole trzech topmasterów: Messi, Neuer i Ronaldo. Teraz zaczynamy karty International Star. Mamy Courtois, Neuer, Hart, Ospina, Rojo, Kompany, Hummels, Jagielka i Cahill, Miranda, Luis, Di Maria, Fellaini, Gustavo, De Bruyne, Özil, Milner i Miller. Jeszcze jedna strona jest z tymi kartami. Schweinsteiger, James Rodriguez, Royce, Fernandinho, Lallana, Willian, Wilshere, Schürrle, Sanchez, Hazard, Martinez, Lukaku, Hulk, Aguero, Messi, na samym dole Benteke, Rooney i Neymar. Następnie mamy International Rising Star, Origi, Murillo, Sterling, Ter Stegen, Januzaj, Pereira, Coutinho, Meyer i Kane. Następnie International Double Trouble. Mamy z Kolumbii Falcao Martinez, z Argentyny Messi Aguero, z Belgii De Bruyne Origi, jeszcze jedni z Belgii Fellaini Benteke, z Brazylii Oscar Neymar, kolejni zawodnicy z Argentyny Di Maria Higuain, z Niemiec Müller i Götze, no i dwie pary z Anglii, Sturridge z Rooneyem i Sterling z Kane'em. No i na samym końcu, moi drodzy, mamy legendy i sygnatury. Legendy to Laudrup, Schmeichel, Schirrer, Van Basten, Puskas, a grafy Odegaarda mamy Piqué, Verratti'ego i Robbena. Tak więc, moi drodzy, tak wygląda kompletny album z naszej zwykłej wersji, a teraz przedstawię Wam album nordycki. Nie będę czytał, tylko zaprezentuję karty, pokażę. Tutaj jest zmiana taka, że trzy drużyny, które Wam wcześniej mówiłem, Anderlecht, Beijing, Guan i Klub Ameryka, odpadają, a wskakują na te miejsce Kopenhaga, Malmo i Rosenborg. Oczywiście ta karta też jest z tyłu inna. Musi być tam z tyłu napisy z Ibrakadabrą i Scandinavian Star. Tak samo z Risingami nordyckimi. Tutaj mamy komplecik. Wszystko, oczywiście to są numerki, wszystko nordyckie, żeby nie było. Tak więc tu jest cała strona kompletna. Tutaj również. Tutaj mamy również wszystkie karty. Tutaj jeszcze też. Dopiero będzie następna strona, to Wam zaprezentuję nordyckie zespoły. O, i mamy. Mamy Kopenhagę, Herb i oczywiście pięciu zawodników. Tak samo Malmo, również cała piątka. Na dole jeszcze jest Manchester United. Tutaj mamy
Milan, Olympiakos i Marsylia, komplecik cały. Tutaj również wszystko jest. No i tutaj mamy trzecią drużynę nordycką, Rosenborg, cała piąteczka w środku, Schalke i Zenit. Te akurat mają te same numerki, tak samo jak z przodu Ajax. Można było włożyć i do normalnego albumu, i tutaj. Tutaj, moi drodzy, też nie będę wam, bo to już wam czytałem z polskiego albumu. Tu jest cały komplecik. Tutaj również to jest ostatnia karta, która do mnie doszła. Golmaszyn Eremenko, nordycki. No i tutaj mamy dopiero Kopenhagę, Golmaszyn Jorgensen, key player Delaney i want to watch Cornelius, a z Malmo Berget, Ekrem i Molins. Tutaj mamy również komplecik wszystkiego. No i tutaj trzecia drużyna, Rosenborg, Söderlund, Jensen i Helland. Z fans favorit się praktycznie zmieniło tylko to, że mamy Delaneya z Kopenhagi, Rosenberga, to jest również ostatnia karta, która mi wpadła, i Pedersen z Rosenborga. A tak jest, te same karty, są tylko inne numerki. Z Defensive Rock również mamy Kwista z Kopenhagi, Bensona z Malmo i Reginiusen z Rosenborga. Tak to wygląda. Tutaj się nic nie zmienia. Są wszystkie te same dynama. Tak samo Game Changery. Wszystkie eksperciki. Tak samo. Tutaj już są wszystkie te same numerki. Wszystko leci identyczne. Tak samo 12 zawodnik, ikony, attacking trio i top mastery, international star, tak samo. Risingi, International Rising Star, tak samo. International Double Trouble. Legendy. Sygnatury. No i tutaj są już karty typowo nordyckie. Rising Star, Amertej, Kopenhaga Lewicki, Malmo, Selnaes, Rosenborg, Double Trouble z Kopenhagi Jorgensen Cornelius, z Malmo Rosenberg Berget i z Rosenborga Söderlund i Mikkelsen. Następnie mamy trzy karty Scandinavian Star, Fischer z Ajaxu, Eremenko z Moskwy i Odegaard z Realu. No i, moi drodzy, trzy najważniejsze karty. Ibra Kadabra. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, udało mi się zebrać cały komplecik. Teraz pozostało mi tylko zbieranie limitek, co, muszę wam powiedzieć, na razie jeszcze nie jest aż takie proste, gdyż non-stop karty wychodzą. Ostatnio, jak widzieliście, dużo XXL-ek wyszło nowych, tak więc no, z tym jeszcze trzeba będzie troszeczkę poczekać, zanim to wszystko zbiorę. Przynajmniej już kompletne są albumy, dlatego, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Jeśli tak, to łapka w górę. Ja wam już dziękuję za uwagę. Zapraszam was na moje kolejne filmiki. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Cześć!